uwaga, idziemy głosować, moi drodzy. Tak, miałam nie głosować, ale idziemy głosować. Proszę bardzo, będziemy głosować. Nie wiem, czy można nawet nagrać, ale nagrać. No i mamy to, moi drodzy. Mamy to. Słuchajcie, moi państwo, nie odezwałam się po głosowaniu, bo totalnie padł mi telefon. Widzicie, takie emocje. Teraz już byłam w kościele, żeby mieć odbębnioną sprawę, że tak powiem. Dobrze, nie powinnam mówić odbębnioną. Żeby być już w kościele za niedzielę. No i powiem wam, że przyjechałam do TJ Maxa. Chcę zobaczyć, co tam nowego. Mam w planie kupić jakąś sobie może bluzkę czy coś. Dla mężula tak samo. Może coś ciekawego będą mieli, więc biorę kartę i lecimy do TJ Maxa. Jak coś ciekawego będzie, to wam pokażę. I myślę, że jutro będę się odzywać bardziej, bo już jak wrócimy do domu dzisiaj, to będzie tylko odpoczynek. Coś dobrego do jedzonka, film i chill. Bo powiem wam, że dzisiaj, zaraz sprawdzam swój telefon, ten telefon, zegarek. Nie wiem, czy wy cokolwiek tu zobaczycie, moi drodzy. Chyba nie, ale uwierzcie mi na słowo, że zrobiłam 15 tysięcy kroków dzisiaj. Przyleciał do nas kolega, który jest, że tak powiem, maratończykiem, mogłabym powiedzieć, bo biega no bardzo, bardzo dobrze i w ogóle w różnych tam konkursach bierze udział i co tydzień chodzi na jakieś tam grupy biegaczy i nas wyciągnął, żebyśmy połazili sobie, no i tak chodziliśmy, że zrobiliśmy 15 tysięcy kroków. Tak więc powinien z nami być tutaj, to przynajmniej by nas motywował do ruchu i do ćwiczeń. Tak więc no, padało, rano było fajnie, potem lało, dosyć chłodno jest, no i co zrobicie? Nic nie zrobicie. Tak więc lecimy do TJ Maxa, ciekawe czy coś ciekawego będzie, tak więc let's go. I jeszcze szybko chcę wam pokazać, jak wyglądają samochody szeryfa. Proszę bardzo, policja na parkingu. Tam mamy myjnię. Culver's to jest taka sieciówka, fast food. Może kiedyś pójdziemy. No i szeryf czuwa. Ale my nie o szeryfie, tylko o TJ Maxie, moi drodzy. Tak więc lecimy. Mam nadzieję, że coś znajdziemy. In circles, but I'm still on the ground. It's a dizzying day. Zauważyłam, że w tym sezonie są mega, mega modne takie szerokie spodnie. Zobaczcie, wszystko jest takie szerokie. Na przykład takie CNC. $25, też fajne. A te właśnie luźne, już wam powiem, 17, proszę bardzo. Fajny materiał, taki bardzo, widać, że lekki. Czekajcie, powieszę. Patrzcie, jakie fajne klapki też. No, bardzo ciekawe, nie? Za 19. Idziemy dalej. Czy coś ciekawego jest? Tu mamy takie beżowe Reeboki za 40. I są też takie różowiutkie. A te identyczne mam. Skechers w Stanach. Właśnie ta firma jest super popularna i są super wygodne. $45. Mam identyczne i bardzo lubię, ale może sobie nowe kupię, bo już tamtych się nie da doprać. No i zobaczcie, coś jak Chanelki ze Steve'a Medena. Proszę bardzo. O, i takie fajne klapki. Coś ala klapko. Sandałki. Też cute. 19. Mają też takie mokasyny, ale to jest zupełnie nie mój styl.
Ale strasznie mięciutkie, wow. Powiem wam, że mega miękkie. No mówię, to nie jest mój styl. Zupełnie. I takie fajne. O, tutaj Paris 20. No i takie mają lakierki. Też. Ile one? 30 Jessica Simpson. Te też są bardzo ładne, takie fajne. Nie znam tej firmy. Zobaczmy za ile. 25. Więc ceny podobne. O, widzicie, te są bardzo jak Hermé. Wszystkie teraz firmy je mają, Zary, nie Zary. I one są za 25, więc zamiast płacić 1000, płacicie 25 i... Dzień dobry. Dobra. Tu nic więcej ciekawego, już pustki praktycznie. Powiem wam, że w tym roku też jest bardzo popularne takie szydełko jakby. Dużo jest takich rzeczy, spódnica, komplety, bluzka. Widzicie, jaka ta jest fajna? No. Spójrzcie, tutaj też taki cały komplet, tym razem ze spodniami. Tutaj taki też materiał dzianinowy, ale ten, taki jak szydełko, spójrzcie, mega popularny. I takie do tego bluzeczki fajne. No, wszędzie to widzę. Zobaczcie, tu jest ta taka sukienka. Tutaj właśnie znowu też komplet. No i tu jaka fajna. Mega. Czy ktoś piżamę włożył? Powiem wam, ludzie w ogóle nie mają... they don't care, jak ja to mówię. Bo rzucają wszystko, jak leci. O, ta też ładna, taka na plaży czy coś. Fajna. Tak to się prezentuje. I torby takie mają z Reeboka. W ogóle pełny sklep, moi drodzy, pełny. Ludzi też mega dużo, mimo że jest godzina 20. Ja idę szukać jakiejś koszulki dla męża, bo chciał mega z takim kołnierzykiem. Tak zwana collar t-shirt. No i mają bum, zobaczcie, Calvin Klein. Taka zwykła, prosta, 100% bawełna. Na pewno, bo jest mięciutka. Czy coś jest tutaj napisane? Wezmę mu tą. Będzie mierzył i najwyżej będę oddawać. Tak, 100% bawełna. Za $25. Ładna beżowa. Ale popatrzę sobie tutaj. I potem wam pokażę, jak coś kupię. Spójrzcie, mają też Michaela Korsa za 25. Też ładna, ale jemu się nie będzie podobać ten biały pasek. On lubi jednokolorowe, więc szukamy czegoś. No te jakie? To len chyba jest. Tahari, nie Behar. Pure linen. Czekajcie, aż sprawdzę, jaki to jest materiał. Co tutaj jest napisane? Tak, len. No. Patrzcie na tą kolejkę. Całościowa, całościowa. Oh my god. Chyba nic nie kupię. Przyjdę sobie na spokojnie w następnym tygodniu i popatrzę, bo ludzi jest jak mrówek.
A tu jeszcze Wam pokażę takie sportowe komplety. Zobaczcie, taka koszulka, spodnie za 25, taki komplet. Albo ten też jest ciekawy, taki, takie kolarki do tego. I mamy za 25. No. Pochodziłam i nic nie kupiłam, bo nic nie ma, moi drodzy. Słabo. I jeszcze ta kolejka i wiecie, ci ludzie, no. Zbyt wiele osób. Najlepiej to jest przyjechać rano, kiedy tylko otworzą sklep i naprawdę jest pusto. No ale dzisiaj na przykład jest świeży towar, jak ja to mówię, jak świeże bułeczki. Więc fajnie. Ej, nie wiem, czy będzie padać, czy nie. Patrzcie, jakie czarne chmury. No nic, idę do samochodu i jadę jeść. Bo jestem już głodna. Wiem, nie powinnam jeść o godzinie 20, ale będę jadła. Sobota, a od poniedziałku ucinamy cukier. Takie przetworzone rzeczy, w sensie jakieś ciasteczka. Jakieś takie, wiecie, pierdu. Dobra, jadę. No i co? Jadę! Gotowa. Zakładam buty i lecimy. Mężula już z kolegą no, czekają, ale wiecie, jak to z dziewczynami bywa. Zanim się ogarnie, zanim znajdzie telefon, nie mogłam znaleźć telefonu, wiecie? Przez długi czas. A gdzie go trzymałam? W szafie. Tak, w szafie był. Pobrałam skarpetki i położyłam telefon. Ready? Tu. Lecimy. Słuchajcie, idziemy znowu na plażę. Tą, na którą Was brałam wcześniej. Woda jest przepiękna. Cudnie. Tam Northwestern University. Ale ludzi na plaży. Jest parówka. O, piesio pije wodę. Dobra. I pan trzyma pieska. O, tutaj mówią, że $12 za osobę. Liściówka. Ale zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Jaka piękna woda. Już Wam pokazuję. I spójrzcie tutaj. Właśnie odbywa się windsurfing, sailing. Lekcje bierzecie. A ta żółta flaga oznacza, że można wypływać na głębie. Proszę bardzo. Tam ktoś sobie pływa. Nie, windsurfing jest super. W tym roku może też będziemy to robić. A tam mamy downtown. Tu jest oczywiście dzika róża, z której robi się konfiturę różaną do pączków. Pachnie przepięknie. Dopiero będą rozkwitać.
A tu możecie widzieć, jak ludzie się ubierają na graduację. Mamy czapeczki fioletowe, takie peleryny. No i graduacja zakończona. Pomyślnie. A tu mamy słynną fasolkę, do której wstęp jest nadal wzbroniony, ale patrzcie, jaki widok. O, proszę bardzo, fasolka chicagowska. Proszę bardzo, jakiś festiwal jest i patrzcie, jaka kolejka, żeby tam wejść. Więc my się w to nie pakujemy, na koncert dzisiaj nie idziemy. Spójrzcie na to. Tylko w Chicago. Mamy nawet węże. To się nazywa. W ogóle, jak widzicie, tych dwóch policjantów, mieliśmy z nimi rozmowę i pytaliśmy, bo koleś powiedział od tego węża $15, żeby trzymać węża przez 5 sekund. Rozumiecie to? To się nazywa biznes. No i co? Pytamy policjantów, czy w ogóle takie coś, no jak to zrobić, że czy można każde zwierzę przynieść i w ogóle? Mówili, no tak, że potencjalnie to niby nie, ale ogólnie to tak, więc free country, moi drodzy. No ja jak Brety.
myślałam, że ten kolon musi mieć jakieś pozwolenie na to czy coś. A to nie, normalnie wiecie, bierzecie, mój mąż się śmiał, że jakiegoś krokodyla przyprowadzi, no i to kosztuje jeden palec ucięcie, tak więc no jaja. Ale ogólnie wiecie co? Jest mega dużo ludzi. Mega dużo ludzi, muzyczka. Fajnie, cieplutko. Lecimy dalej. Ten film będzie mega długi, bo dwudniowy. Ale gdziekolwiek nie idę, to zabieram was ze sobą. Kolejki wszędzie. Tu mamy Nutella, coffee shop. Proszę bardzo. Niby stoliki puste, a kolejki jakich mało. Szok. No i mamy telewizję Fox. Proszę bardzo, tu ludzie się modlą, nawet nie wiadomo o co chodzi. A jak nie wiadomo o co chodzi, to o hajs albo o modlitwę, kurczę. Tak więc idzie. No pięknie, pięknie. Wiecie co, moi kochani, wróciliśmy na chatę i stwierdziłam, no, że nie może tak być, że ja się z wami nie pożegnam. Cykad nie słychać praktycznie wcale, czyli wieczór się zbliża. Mamy godzinę zaraz 20. Ptaszki jeszcze ćwierkają. Zachód słońca, no kocham. Kocham lato. Dzisiaj czuję tak ogromną wdzięczność. Normalnie 10 na 10, serio. To, co kocham najbardziej, czyli ciepełko, słoneczko, dobre jedzenie, czas ze znajomym, z mężulkiem, wypad do downtown, nad jezioro. No kocham, po prostu kocham. Idealna niedziela. Mam nadzieję, że wy też mieliście cudowną niedzielę. Żegnam się z wami. Proszę o subskrypcję, lajki, komentarze. No i co? Do następnego, moi drodzy. Cudownego tygodnia wam życzę. I słonecznego, i pozytywnego również. Ja mam tu kocyk w ogóle. Fajnie, jest chłodno już. Wcześniej była parówka, a teraz już jest zimno, ale tak posiedzieć na balkonie. No jeszcze słychać te cykady, ale nie latają. Już się, wiecie, schowały na noc. Tak więc buziaczki, kochani. Bądźcie wdzięczni, bo jest za co. Bye!